Siema, siema. Jeżeli chcecie wygrać na warstwę rdzy, która właśnie pojawia Wam się na ekranie, musicie spełniać następujące wymagania. Musicie użyć kodu na G4 Skins, Reflink znajduje się w pierwszej linijce opisu. Musicie skomentować 25 filmów, które pojawią się w maju na moim kanale, a dokładnie od 1 maja do 31 maja. Oraz musicie publicznie zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Powodzenia! A właśnie, jeszcze bym zapomniał. Dodam tylko, że losowanie odbędzie się 31 maja o godzinie 18:00. Na moim kanale będzie livestream, na którym wyłonimy zwycięzcę. A teraz zapraszam Was do oglądania filmu. Siemano, jako ostatnio mamy dużo użyć kodu, to zachęcam jeszcze więcej osób, żebyście użyli. Wpisujecie sobie tutaj namian ty, oczywiście, klikacie użyj kodu. A w dzisiejszym odcinku rozdamy sobie co 10 łapek, 10 komentarzy, jedną naklejkę RMR z 2020 roku. Więc jeżeli będzie 1000 lajków to i 1000 komentarzy, to rozdamy sobie 100 tych naklejek. A w dzisiejszym odcinku poszukamy sobie jakichś noży motylkowych. Dobra, tu też mamy jakieś noże motylkowe. Może poszukamy jakichś droższych skrzynek, bo kurde, takie po 28 groszy to szczerze wydaje mi się, że nie drobnie. Czy są to jakieś, okej, okay, za 28 na przykład. Co tu jest, jakiś butterfly na 100%? 99. Ale to jest strata nawet, więc śmiesznie. A dobra, czekajcie. Tutaj jest na 1%, więc to sobie spróbujemy. Może akurat wyleci, w co wątpię, no ale warto próbować. Otworzymy sobie tak może z 5 razy tą skrzyneczkę. Najwyżej pójdziemy sobie na inną, jeżeli nie będzie siadać. Bo czemu by nie? Kurde, już się tak myślałem, że to wypadnie. O tak dziwnie zaczęło zwalniać, ale jednak nie do końca. Dobra, lecimy sobie z trzecią tą skrzyneczką. Najwyraźniej jak nie będzie innych skrzyniek tutaj w tym oknie, tutaj co mam otwarte powyżej, tak, no nie wiem, 10 zł, tutaj jest za 84, sobie zaraz spróbujemy też, to jest na 1%. No to będziemy musieli otwierać te po 24 grosze, no ale to raczej nie jest żadna frajda, dobra. Ostatni raz spróbujemy sobie w tej skrzynce, może dropniemy jakiegoś motylka, zobaczymy. I czy nam wylatuje motylek? No oczywiście, że nie, bo na 1% nie może nigdy polecieć. Butterfly 1%, czekajcie, co tu jeszcze, naprawdę jest 1%? Okej, okay, mamy 5% na kosę, więc za 111 mogę otworzyć w sumie. Jeszcze jest 61 emeczka, taka pewna już. Dobra, w sumie 61 też nie jest złe. 28 zł to otwierałem teraz. Na 1% raczej tego fajda nie będę dropił, a w sumie to nie. W sumie nie będę. Czy są to jeszcze jakieś takie skrzynki za 3 złote? Co my tu mamy za te 3 złote? Ze skrzynką 01, dobra. Nawet nie chciałem patrzeć na tą animację, bo wiedziałem co wyleci. Czy są to jeszcze jakieś inne droższe skrzynki? 1,8 złotego. No i to w sumie wszystko, więc wydaje mi się, że spróbuję sobie sprzedać tą emeczkę. Sprzedam w sumie wszystko. I tam jest taka fajna skrzynka za 512 zł. Dobra, gdzie ona tutaj jest? Za to 512, bo zgubiłem ją. O, jest. Ile jest procent na to? 5%, ale... No i dropi mi 70 zł. No dlaczego ja to robię, nie wiem. O kurde, już myślałem, ale dobra. Dropi mi 70 zł. 440 zł straty, więc pójdziemy sobie na upgradera. Spróbujemy to sobie zrobić na 200 zł może. Czy nie? Dobra, na 35% tak sobie spróbujemy na dół. I oczywiście siada góra. Akurat jak zmieniłem z góry, to siada góra. Więc dobra, w sumie nie będę otwierał koperty, otworzymy sobie dwa razy skrzynię AWP. Może tutaj nam coś poleci ciekawego. Cyk. Zaraz mam chyba jeszcze jakąś skrzynkę bonusową do otwarcia. Feather Dream i Safari Mesh oznacza stratę. 12 zł, czekajcie. Skrzynie bonusowe, srebrną mam tylko, no dobra. Może akurat Case Hardened poleci, Akaczyk. A jak nie, to pewnie ten Boreal Forest, więc co wylatuje? Okej, okay, Digielek za 7 zł, nie. Będziemy mieli się on z Shallow Grave, dobra. Już myślałem, że ten Digielek leci. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze drobnąć dobrego uspa. Motylka się niestety dzisiaj nie udało i raczej nie uda, no bo... Po prostu za mało mam środków, żeby próbować cokolwiek. 6 zł jeszcze mamy, dobra, idziemy sobie Restricteda otworzyć. Co nam tutaj wyleci z Restricteda? Mam nadzieję, że coś dobrego. A wylatuje nam Ghost jakiś tam, więc średnio chyba. Dobra, idziemy sobie na... W sumie najpierw na kontrakt. Tutaj będzie ile? Z 30 zł max? 43. A ile da nam kontrakt? Jakiś kałach? Za ile? Za 53. Dobra, to jeszcze sobie otworzymy właśnie dwie skrzynki z kałachem. I w sumie nie wiem co jeszcze.
Najpierw zaczniemy sobie od dwóch skrzynek z kałachem. A tutaj leci nam nic, więc trzeba będzie zaraz kończyć ten odcinek, bo motylki nam niestety nie lecą. Nic innego nam dzisiaj nie leci, jakiś pechowy dzień, no ale dobra. Jeszcze spróbujemy sobie Water Elementala, Water Elemental też nie leci. Więc Midpacka możecie sobie otworzyć za darmo z moim kodem i możecie sobie dropnąć takiego Akobena. No akurat to nie był najlepszy traf, no ale co poradzę, dobra. Idziemy z tym na kontrakt, dajemy sobie na 5% i tym akcentem zakończymy odcinek i raczej nie wyciągniemy nic, ale może coś się uda. Cyk, kartel i. No i oczywiście teraz nie zmieniłem to, nie si no, znaczy jakbym zmienił to by siadło, o to mi chodziło, no ale dobra, nic nie poradzę. W dzisiejszym filmie to wszystko, ja wam dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia już jutro, siemano.